spektaklu Borys Godunow w reżyserii Petera Steina kreuje postać Grigoria Atrapiewa, który potem przekształca się w samozwańca Dymitra, którego historia nazwała samozwańcem. To jest historia znana, jeżeli ktoś się interesuje, Dymitriady, XVII wiek. Postać mocno niejednoznaczna, bardzo kolorowa, jeżeli mogę to tak określić, bo zaczyna jako biedny mnich, nic nieznaczący dla nikogo, a przez pewne zbiegi okoliczności, to, że ma podobny wiek do zamordowanego Dymitra, postanawia nim się stać. Gdybym miał wymienić cechy Dymitra, na pewno byłaby to spontaniczność, pewność siebie, spryt, uczuciowość dosyć duża. Nigdy też nie miał związków z kobietą i jeżeli pierwszy raz widzi kobietę i zakochuje się, to robi to na 100%. Ja gram postać Maryny Mniszek. To jest kobieta... kobieta polityk. Tak ją określił reżyser Peter Stein na próbie. Kobieta polityk, kobieta ice cold, bardzo zimna. My mówimy na próbach po angielsku, dlatego właśnie padło to ice cold. I ona w scenie z Dymitrem rzeczywiście nie jest w stanie zrozumieć jego poziomu emocjonalności. To znaczy wszystko trzeba odrzucić, wszelkie emocje. Zostawmy politykę, zostawmy racjonalne dążenie do celu. Stwórzmy plan. To, że Dymitr jest w niej zakochany, że darzy ją uczuciem, postanawia wykorzystać do tego, żeby zostać carycą Rosji. Grigorij ucieka z klasztoru i staje się Dymitrem. To jest jego pierwsze tego typu uczucie do kobiety i po prostu on chce zapomnieć o tym, że przybrał tę maskę carewicza. Chce to wszystko odrzucić, bo dla niego liczy się tylko i wyłącznie uczucie do Maryny. A Maryna nie wie przecież tego, że to jest oszust. Ona chce uprawiać politykę i dla niej najważniejsze jest to, żeby Dymitr stał się carem i zasiadł na tronie w Moskwie. Puszkin zapisał pewne mechanizmy, które są bardzo powtarzalne i uniwersalne. Chodzi o mechanizmy władzy, zdobywania władzy, o miłość i władzę. Pewne mechanizmy, które się powtarzają, które są aktualne. I też poczucie humoru, które jest zawarte w tekście i które reżyser bardzo dobrze wydobywa. Myślę, że to będzie bardzo przystępny spektakl dla każdego. Od wielu już miesięcy w naszym teatrze wszyscy żyją tytułem Borys Godunow. Jest bardzo dużo rozmów produkcyjnych, wszystkie pracownie zostały w to zaangażowane na 100%, począwszy od szewców, poprzez panie perukarki, poprzez malarnie, stolarnie, tapicernie, wszystkie piony, wszystkie piętra rzeczywiście bardzo ciężko pracują na to, żebyśmy my, aktorzy, mogli 24 maja stanąć na scenie w pełnej gotowości. Spotkanie z Peterem Steinem jest bardzo ważnym dla mnie spotkaniem. To jest wielkiej klasy reżyser formatu światowego. Jest to praca oczywiście trudna, ale on bardzo zwraca uwagę szczególnie na znaczenie tekstów, które wypowiadamy. Dla niego nie może być pustej jednej linijki, pustego jednego słowa i bardzo dba, żeby tak było. Bardzo nam zależy na tym, żeby to było wspaniałe, mądre przedstawienie i żebyście Państwo dobrze odebrali Borysa Godunowa w reżyserii Petera Steina. Premiera 24 maja.